Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek kanału Około Sportowego. Tym razem moim gościem jest Mariusz Rajek, rzecznik prasowy z Kry Częstochowa. Witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie Dawid, witam wszystkich nas oglądających. Rozmawiamy w przededniu spotkania z GKS-em Katowice. Natomiast no, musimy wrócić do tego, co wydarzyło się w środę, czyli spotkania z Widzewem Łódź. Pojechaliście tam w roli takiego kopciuszka, można powiedzieć. Natomiast ten kopciuszek znalazł ten bucik i dwie bramki wpakował widzewiaką, wygrywając to spotkanie 2-1. Wszak to druga połowa szczególnie była widoczna, wasza przewaga i jakość waszej gry. Widzew starał się co prawda tam atakować, natomiast wasze kontry były takie jakościowe, że mogło się to skończyć równie 3 czy 4 do 0. Zaczęliśmy, można powiedzieć, ten mecz od dwóch rzutów rożnych dla Skry. Później był taki okres przewagi Widzewa, którą udało nam się przetrwać. No i już gdzieś, można powiedzieć, od połowy, pierwszej połowy zaczęliśmy wychodzić z tej bojaźni, grać się całkiem fajnie z Widzewem. Pierwsza połowa na 0-0, no a w drugiej po prostu można powiedzieć, że ułożyło się to w sposób wymarzony, bo dość szybko ewidentny rzut karny za zagranie ręką jednego z zawodników gospodarzy. Później przepiękna akcja Gołębiowskiego, który dograł idealną piłkę do Rumina. Zrobiło się 2-0, no i tak naprawdę w tym momencie Widzew był mocno zaszachowany. Co ciekawe, bardzo mnie cieszyła postawa naszych zawodników po meczu, bo oczywiście była wielka radość ze zwycięstwa nad tak renomowanym rywalem na jego terenie, ale był też duży spokój i wszyscy zgodnie podkreślali, że na treningach w czasie tego okresu przygotowawczego takie rozegrania właśnie były ćwiczone, że taką taktykę na Widzew chcieli zawodnicy obrać, no i udało się to w 100% zrealizować. Ja oglądając to spotkanie byłem w pewnego rodzaju szoku odnośnie postawy tych zawodników Widzewa, którzy mają przeszłość ekstraklasową, mają przeszłość zagraniczną, typu Hubert Bąkiewicz, typu Henry Goyama, Marcin Robak. Ta ich bezsilność w tym spotkaniu była nadto widoczna, bardzo rzucała się w oczy. Szczególnie to też było słychać w głosach komentatorów, którzy komentowali to spotkanie na Widzew TV, że oni byli delikatnie zszokowani, no bo wiemy doskonale, jakie jest ciśnienie w Łodzi na to, żeby awansować do pierwszej ligi piłkarskiej. No i troszkę te demony z zeszłego sezonu tam się pojawiają. Jeszcze to dopiero było pierwsze spotkanie, ale powoli zaczynają myśleć, żeby nie powielić tego błędu sprzed sezonu. No, ten restart w ogóle w drugiej lidze chyba jest taki najbardziej niespodziewany, biorąc pod uwagę wszystkie te centralne ligi, bo wczoraj ta nasza radość była powoli dawkowana już jadąc do Łodzi, jak zobaczyliśmy, że Legionowia wygrała w Polkowicach, że te inne wyniki też się układają bardzo dobrze dla nas, bo traciły punkty drużyny z dolnych rejonów tabeli. No i w tym momencie, jak my dorzuciliśmy trzy oczka na Widzewie, że skupię się na razie na sytuacji w tych naszych, powiedzmy, na ten moment rejonach tabeli, to mamy punkt straty do trzech drużyn przed nami i dwa punkty straty do kolejnych trzech. Także gdyby tą pasę podtrzymać, to kto wie, może my się gdzieś tam będziemy powoli kręcili wokół czołowej szóstki. Oczywiście mówię to tutaj z takim wielkim stonowaniem, bo trzeba do tego podchodzić na spokojnie. To jest tylko jedno spotkanie, a faktycznie w Widzewie wczoraj zaczęły się pojawiać takie głosy, że Skra jest takim katem drużyny łódzkiej, bo to tak naprawdę od meczu z nami w tamtym sezonie zaczęły się problemy łódzkiej drużyny, a w tym sezonie może będziemy jedyną ekipą, która wygra z Widzewem dwa razy, bo nie wiem, czy ktoś takiego czynu dokona. Trener gospodarzy zresztą podkreślał, że no, powinna im się po tym meczu zapalić czerwona lampka. Słuchaj, wspomniałeś spotkania tej kolejki, no to tam spotkanie Pogoni Siedlce z Gryfem Wejherowo chyba było takie kluczowe, bo tam Siedlczanie wygrali 3-2 grając w dziesiątkę. Gdyby tam się pojawił remis, to już by wam się udało uciec z tej strefy spadkowej. No tak by było, no właśnie też mówiliśmy po spotkaniu, że to jest taka liga, że wygrywasz na terenie lidera, a nadal pozostajesz w strefie spadkowej, ale mam nadzieję, że to się bardzo szybko zmieni, może już w najbliższą niedzielę podczas meczu z GKS-em Katowice. Ja myślę, że teraz to spotkanie no, zapowiada się szczególnie interesująco. Może spojrzą też na ten mecz kibice z innych ośrodków, z innych miast, że warto zobaczyć Skrę, bo to są dwa zespoły, które w tej pierwszej kolejce po wznowieniu wygrały. Katowiczanie też wczoraj wygrali bardzo ważne spotkanie, zatem no, liczymy, że na Lorecie to naprawdę będzie fajne święto piłki w najbliższą niedzielę, kolejna wielka firma. Także no, cóż powiedzieć, no, cieszyć się tylko, że to jest taki mały czas Skry. Powiedziałeś mały czas Skry, ja właśnie chciałem zapytać, no bo wygraliście z liderem, teraz macie spotkanie z wiceliderem, no to pasowałoby pójść za ciosem i powoli się piąć, oddalać od tej strefy spadkowej, zważywszy na to, że ta tabela jest tak ciasna, że jedno zwycięstwo może wam pozwolić wskoczyć na 9. miejsce w tabeli.
Tak, to prawda. Jeszcze 3 punkty i możemy być na 9. No, analizując ten kalendarz, widząc te pierwsze 4 mecze, widzę GKS Katowice, Resowia Rzeszów, wcześniej jeszcze Stal Wola, no to no nie trzeba tutaj być gdzieś tam wielkim znawcą, żeby wiedzieć, że to mogły być absolutnie kluczowe 4 spotkania, które mogą ułożyć dalsze losy naszej rywalizacji w tej lidze, bo później rywale powinni być już teoretycznie słabsi. No, zaczęliśmy, można powiedzieć, wyśmienicie. Lepiej się nie dało, jeżeli udałoby się to podtrzymać jeszcze w tych kolejnych spotkaniach, to kto wie, może trzeba będzie wtedy zmienić cel. Zważywszy na to, że 6 walczy o awans, tak naprawdę 1-2 awansuje. Tak, właśnie mówię o tej 6 oczywiście. 3-6 tak naprawdę rozgrywa te baraże i tam można się bić o ewentualny awans. Natomiast powiedz mi, jak wygląda sytuacja w klubie pod względem infrastruktury. No bo wiemy, w Częstochowie głównie temat numer 1 to jest stadion Rakowa i licencja dla Rakowa na rozgrywki w sezonie 2021. Ale chciałem zapytać o to, jak to wygląda z perspektywy Skry, ponieważ wiemy doskonale, że tam ta murawa sztuczna no, powinna zostać wymieniona. Jak będzie do tego się przypatrywał PZPN? No bo nie oszukujmy się, miasto pewnie powie, że sorry bardzo, ale koronawirus i niestety, ale tych pieniążków może nie być na akurat tą potrzebną wymianę. Ja myślę, że wymiana naszej płyty to może być problem zarówno w pierwszej, w drugiej, a kto wie, czy nie w trzeciej lidze, bo już PZPN już kilka razy, można powiedzieć, lekko tutaj przymykał oko w tej sprawie, dając nam licencję. Natomiast no, mieliśmy takie niepokojące sygnały, że jeżeli ta płyta nie zostanie wymieniona po tym sezonie, to może nie być licencji na występy w drugiej lidze. No, także widać, że ten problem stadionu piłkarskiego, bo tak to chyba trzeba nazywać, już nie mówmy, czy dla Rakowa, czy dla Skry, po prostu stadionu piłkarskiego dla Częstochowy będzie narastał, będzie problemem być może więcej niż jednego klubu. Mamy nadzieję, że przyspieszy to pewne działania, no bo kto wie, czysto teoretycznie sobie tutaj spekulując, gdyby udało nam się, ja nie mówię w tym sezonie, ale może za rok, może za jakiś czas awansować się do pierwszej ligi, jeżeli klub będzie się dalej tak ambitnie rozwijał, no to no my nie wykluczamy, że stawiam przy ulicy Loretańskiej, no może nie mieć szans spełnić tych licencji i tutaj problemem może nie być tylko płyta, a to jest dość mały kameralny obiekt, no i po prostu wtedy być może władze miasta, być może wspólnie z Ministerstwem Sportu będą musiały tutaj jakby zacieśnić szeregi, aby ten stadion jak najszybciej powstał. Tutaj na chwilkę wspomnę o kolegach z Liwanowskiego w Częstochowie, o drużynie Rakowa, która też ma duży problem, bo na jesieni najbliższego sezonu na pewno będzie grała w Bełchatowie, a jeżeli przedłuży się to na wiosnę, no to już wtedy będą musieli płacić też dodatkowe kary za to. Nie wiem, jakby to wyglądało w przypadku Skry. No my w zasadzie nie mamy alternatywy innej grania poza Częstochową, ponieważ no, nie jesteśmy też klubem o takim budżecie. No i tutaj brak licencji, brak wymiany tej płyty, no niestety mógłby tutaj zaważyć nad dalszymi losami klubu, do czego oczywiście byśmy bardzo nie chcieli, aby doszło. I teraz spotkanie niedzielne. Nie będziemy mogli się pojawić na trybunach przy Loretańskiej. Powiedz mi, gdzie można je oglądać, bo wiem doskonale, że transmisja będzie na żywo w internecie. I nie tylko w internecie, bo jeszcze na TVP Katowice, bo zapomniałem o tym, że telewizja TVP pojawi się przy Loretańskiej. Dla kibiców mecz będzie można oglądać w TVP3 Katowice z 6 kamer, z przedmeczowym studiem, także będzie to wyglądało, mamy nadzieję, bardzo profesjonalnie. Będzie to pierwsza tego typu transmisja ze stadionu Skry. Była u nas niedawno, w poniedziałek bodajże, ekipa techników TVP, która wizytowała nasz obiekt. Ustalaliśmy, gdzie będzie studio, gdzie będą stały kamery, jak to wszystko zorganizować. No i właśnie wtedy też poruszyliśmy taki mały problem, że stadion przy ulicy Loretańskiej może mieć w przyszłości duże problemy właśnie pod względem też transmisji telewizyjnych, bo nie był budowany jakby pod tym kątem, umówmy się. Kiedy powstało ten stadion, Skra była w lidze okręgowej i nikt wtedy chyba nie mógł marzyć o tym, że będziemy grali z Widzewem, z GKS-em Katowice na szczeblu centralnym, że będziemy w stanie pokonywać takie zespoły. Teraz się to dzieje, stało się to faktem. No i właśnie też jesteśmy bardzo ciekawi trochę tego eksperymentu, jak ta transmisja od nas wyjdzie, no i czekamy na to tutaj, można powiedzieć, z taką wielką radością, no bo jest to duże wydarzenie dla klubu. Nie dość, że jesteśmy po meczu z Widzewem, to jeszcze mecz na, nie chcę powiedzieć ogólnopolskiej antenie, ale na antenie tutaj telewizji regionalnej TVP Katowice. Oczywiście spotkanie też w internecie, także no, może Skra dotrze też do szerszego grona odbiorców. Polska Ekstraklasa rozprzestrzeniła się na całą Europę.
No to teraz okazja dla Skry, żeby się na większy... Niech Skra się rozprzestrzeni na całą Polskę. To było super, chociaż myślę, że po tym zwycięstwie z Widzewem Łódź na pewno w wielu regionach naszego kraju było słychać o tym zwycięstwie. Mariusz, ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że do tematu wrócimy po spotkaniu z GKS-em, bo wtedy też będziemy wiedzieć więcej. Po pierwsze, kwestia tego rozstrzygnięcia z Pogonią Siedlce. Po drugie, być może za chwilę po zwycięstwie z Katowiczanami nie będziemy myśleć o tym, co jest za nami, tylko co jest przed nami. Oczywiście troszkę nie chciałbym pompować tego balonika, jak to w polskiej mentalności często bywa, ale no chcielibyśmy, żeby... Możemy lekko podpompować. Słuchaj, no, myślę, że dla wszystkich tych, którym dobro Skry leży na sercu, no to lekkie pompowanie balonika byłoby nawet wskazane, bo lepiej mierzyć wyżej niż patrzeć, co się dzieje pod nami. Drodzy Państwo, Mariusz Żaniek, rzecznik prasowy Skry Częstochowa, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.